31 sierpnia wspominamy świętego Józefa z Arymatei. Jak pisze święty Jan Ewangelista, Józef z Arymatei był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami. Żaden z ewangelistów nie wspomina o jakichkolwiek kontaktach Józefa z Jezusem czy jego uczniami. Arymatea była niewielkim miasteczkiem, leżącym około 50 km na północ od Jerozolimy. Józef z Arymatei był członkiem Sanhedrynu, najwyższej władzy żydowskiej w zakresie spraw państwowych, prawnych i religijnych. Święty Łukasz stwierdza, że Józef nie zgadzał się na uchwałę i postępowanie Wysokiej Rady polegające na prześladowaniu Jezusa. Ewangeliści Mateusz i Marek, identycznie jak święty Łukasz, stwierdzają, że Józef śmiało poprosił Piłata o ciało Jezusa, kupił płótna, zdjął ciało z krzyża i złożył w grobie, który wykuty był w skale, a przed wejściem do grobu zatoczył kamień. Mateusz dodaje, że był to grób, który był własnością Józefa. Według późnośredniowiecznej legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu, arcykapłani na wieść o zmartwychwstaniu Jezusa wtrącili Józefa z Arymatei do lochu. Jezus nie zapomniał jednak o oddanej mu posłudze i po swoim zmartwychwstaniu miał mu się ukazać w więzieniu, przekazując kielich, do którego według jednych Nikodem, a według innych Józef, zebrał po zdjęciu z krzyża krew, która wypływała z ran Jezusa. Był to ten sam kielich, którym Jezus posługiwał się podczas ostatniej wieczerzy. Kielich ten, nazywany Graalem, stanowi główny wątek tej legendy. Mówi ona, że Józefa po kilku latach miał uwolnić sam cesarz, który zabrał go do Rzymu. Potem wysłał Józefa do Anglii, gdzie kielich niebawem zaginął. Bez wątpienia jednak Józef należał do ludzi bardzo odważnych, występując przeciwko arcykapłanom i narażając własne życie w obronie Jezusa. Pozostał wierny Chrystusowi do końca. Pomimo tego, że większość apostołów w godzinie próby opuściła Jezusa, on jednak trwał pod krzyżem, a po śmierci Chrystusa zadbał o jego godny pogrzeb. Dziś grób Józefa z Arymatei, który stał się grobem Jezusa i świadkiem jego zmartwychwstania, jest najważniejszym sanktuarium dla chrześcijan. W ikonografii święty Józef z Arymatei występuje przeważnie ze świętym Nikodemem w scenach zdjęcia z krzyża, złożenia do grobu i opłakiwania Jezusa. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykład Twoich świętych pociąga nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Józefa z Arymatei, którego pamiątkę czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.